No powiem wam, że jeszcze raz was powitam w tym koreczku. A jest taka opcja, bo panie, to teraz widać, jak wysiądę z kabiny, pokażę wam mniej więcej, jak ten koreczek wygląda, jaka długość jest, ile ciężarówek w danym korku stoi. Tylko pokażę wam wcześniej na nawigacji, jak się ma to do odległości do granicy. Proszę bardzo, tu jest nawigacja i sztykniemy sobie tutaj, proszę, przejście graniczne do Rumunii. Widać dokładnie. Wszystko po kolei. No i wrócimy się tutaj. No a zobaczmy, bo mamy o, całą drogę, trasę, powiedzmy jeszcze, która nas będzie prowadziła do Aradu. No, jest. Mniej więcej to tak wygląda. O, ale wrócimy się powrót. I proszę bardzo, tu widać, ile jest kilometrów jeszcze do końca trasy, jaki czas jest. No i teraz zapraszam was, chodźcie, zobaczycie, jak wygląda to mniej więcej w odległości. Proszę was bardzo. Przejdę sobie na drugą stronę, to będzie dobrze widać. Pokażę wam z tyłu tam. Widać jest, ile jest ciężarówek. Niekończące się pasmo. Droga head. Około 15 km. Tam w tył. W całości. I proszę bardzo, tu do zakrętu i tam dalej, do samej granicy. Ciężarówka w ciężarówkę. Jedna w drugą. No, także gigantycznie. I nikt sobie nic z tego nie robi. No bo cóż, kierowca ma czas, może stać, tak? Takie mamy korki. I ucieknie nam czas. Przestoimy tutaj w korku, przejedziemy cały czas pracy swój. A jazdy nie wyjedziemy. Bo przez 6 godzin to zrobiłem niedużo. 6 km. Jeszcze się zostało 4, jak widzieliście. No. Także. A nawet korzystam z sytuacji z drugiej strony. O, widzicie? Mogę cię sfilmować? Mogę cię sfilmować? Mogę? Jest YouTube. Bo tu kolega stoi w kolejce, widzicie? Turkmenia. Turcja, da? Da. No, musiałem pokazać, chciałem pokazać, jak macie kuchnię, mogę? No tu widzicie, zobaczcie. No to jest. Turkish restaurant. Tak, restauracja turecka, widzicie. Jest. Mówiłem, że kiedyś wam pokażę. Akurat się zdarzyła taka sytuacja, bo stoimy w koreczku. Zobaczcie, wszystko poukładane elegancko. Jest woda, wszystko, banieczki do mycia, do szykowania. Warzywka, no. W restauracji nawet tak nie ma. Restaurant perfecto. No. Także no. Ładnie zrobione. Mam zykę, mam zym. Ajajajaj. Niedobrze. A nie masz plastra? To ja ci dam plaster na ten. Plaster, aptyka. A jest, maszyna jest. Aptyka jest. A masz, no dobrze było. Rozciął sobie palce, ale mówi, że ma apteczkę. Dobrze, dziękuję ci, kolega. Tak, to się guler są. Okej. Okej, są. No to widzicie, obejrzeliście sobie, jak wygląda. Miałem wam pokazać kiedyś. Akurat zdarzyła się możliwość. Zobaczycie, jak zobaczyliście, jak Turkowie po prostu się odżywiają. Widzicie, mają kuchnię na zewnątrz. Jak wam kiedyś mówiłem, że kabina u nich jest tylko i wyłącznie do spania. No, ale tu jest ładnie zrobione. Z drugiej strony drugą taką samą ma.
piżarnię. No i plus chłodnia, zawsze coś tam na chłodni wiezie. Oj, no i tak. Cisza, z jednej strony nic nie jedzie, z drugiej nic nie jedzie. Także dojedziemy do granicy, skończy nam się czas pracy, będziemy musieli kręcić 9 godzin pauzy znowu na granicy. I przejedziemy dzisiaj tylko jakieś 400 km, nawet nie jakie 400. 330. I będziemy pauzę kręcili. No nic, to wam chciałem pokazać, jaki jest koreczek. Ile tutaj trzeba stać. Także zapraszam was do oglądania. I czy ta jazda jest taka fajna? No, każdy musi ocenić po swojemu. Powiem, że za dużo dzisiaj nie nawujujemy i od poniedziałku, zamiast zacząć trasę, dojechać szybko do domku, to niestety o kolejne 9 godzin wydłuży nam się nasz czas jazdy. Zapraszam was wszystkich do oglądania na kanał Ojciec Chrzestny Transportu. Pozdrawiam wszystkich.